Witamy na konferencji prasowej przed meczem 17 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. W sobotę o godzinie 20 Korona Kielce zmierzy się na Suzuki Arenie z Lechem Poznań. Jest z nami trener Kamil Kuzyra. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Oraz przedstawiciele mediów. Dzień dobry, zachęcam do zadawania pytań. Dzień dobry, panie trenerze. Meczem z Lechem Poznań, tyle że wyjazdowym, rozpoczynał pan pracę z Koroną Kielce w zeszłym roku, wtedy jesienią. No, w Poznaniu 2-3 zakończyło się to spotkanie. Było 0-2, później remis 2-2 po dwóch karnych i w końcówce w doliczonym czasie porażka. A później był ten mecz w Kielcach, 0-3 przegrany. Natomiast ja chciałbym spytać o te wspomnienia związane z tym pierwszym meczem i z tym drugim. Kurczę, no pierwszy mecz to wiadomo, że było bardzo dużo takiej euforii, świeżych rzeczy i dużo przede wszystkim takiej fantazji w naszych poczynaniach i rzeczywiście była tam szansa, tak, na to, żeby zrobić coś więcej. U siebie naprawdę bardzo mocnego Lecha trafiliśmy, ale też nawet wracaliśmy do tego ostatniego meczu w sztabie i też analizowaliśmy go i też szukamy rzeczy pod kątem takim, których możemy poszukać swoich dobrych rzeczy i w tym meczu naprawdę sporo takich było, ale był moment po prostu, który nam się przydarzył chyba w 32 minucie tego meczu i na pewno do takich momentów nie możemy dopuszczać, bo no wiemy, jaką Lech jest drużyną, tak? Ma naprawdę bardzo dużo jakości i tutaj naprawdę musimy być bardzo mocno zorganizowani do tego, żeby zapunktować, bo stać nas na to i też no, Ekstraklasa pokazuje, że nie jest to niemożliwe i tak też będziemy do tego spotkania podchodzić. To teraz jakby jeszcze kontynuując ten wątek, ten Lech z wiosny jest Lechem mocniejszym i czy Korona jest mocniejsza? Czym Lech jest zespołem mocniejszym? Kurczę, no na pewno Lech jest cały czas bardzo mocny, tak? Ale no ja cały czas mówię, trzymam się tego, że z każdym możemy wygrać, ale trzeba mieć naprawdę bardzo dobry plan i taki plan też będziemy mieli, ale musimy się liczyć z tym, że na pewno to będzie nasz najbardziej wymagający mecz, jeśli chodzi o intensywność, to na pewno i to musimy mocno w tym meczu narzucić. Ale ta Korona jest mocniejsza od tej na wiosnę, co przegrała tutaj 0-3? Na pewno tak, na pewno tak. Jeśli chodzi o organizację gry i pewne działania na boisku, to na pewno jesteśmy mocniejsi, bardziej świadomi i tak też wyjdziemy na ten mecz. No, naprawdę nie mamy nic do stracenia, możemy tylko zyskać. Plan to jedno, panie trenerze, a realizacja tego planu to drugie, bo był dobry plan na mecz w Chorzowie ostatnio, no i trochę nie wyszło. Według nas był bardzo dobry plan. No, przeanalizowaliśmy ten mecz w Chorzowie i jesteśmy jedną z lepszych drużyn, która korzysta z faz przejściowych w bardzo dobry sposób, chyba nawet najlepszą w tej Ekstraklasie. I w tym meczu naprawdę zabrakło nam już tak na spokojnie po analizie tego właśnie tego wyrachowania, tak? Bo mieliśmy mnóstwo tych faz przejściowych, z których jeśli już nie skorzystaliśmy, znajdowaliśmy się w ataku pozycyjnym, a tam trzeba było po prostu wykazać się większą cierpliwością i po prostu porozrzucać troszeczkę bardziej przeciwnika. Ale no mówię, no to już mamy za sobą i mam nadzieję, no jutro przede wszystkim będzie, jutro za dwa dni będzie inny mecz i to na pewno będzie determinowało nas też do innej gry. Zastanawiam się, czy z przeciwnikami pokroju Lecha Poznań, czyli taką naszą czołówką, gra się pana podopiecznym lepiej, bo patrząc tylko na te spotkania jesienne, no bo można powoli już możemy zacząć podsumowywać tę jesień, graliście z trzema beniaminkami, którzy są za wami w tabeli, tak swoją drogą, zajmują miejsca spadkowe. No i remis tylko w Chorzowie, porażka z ŁKS-em i wygrana, co prawda z Puszczą Niepołomice u siebie, ale i trzy bramki stracone. No tak, no my, to jak pan powiedział, remis tylko w Chorzowie, no to tak jak ja powiedziałem po tym meczu, akurat dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, bo jesteśmy po analizie, byliśmy bardzo dobrze przygotowani, popełniliśmy jeden błąd, tak naprawdę, jeden błąd i to nas kosztowało notabene dwa punkty stracone, czy jeden zyskany po takim, po odrobionym, no tak wygląda Ekstraklasa, jeżeli
przeanalizujemy dokładnie, a my to zrobiliśmy, mecz ostatni Lecha z Widzewem, tam nie miało prawa się stać nic złego dla Lecha, tak? To był mecz pod pełną kontrolą i w wykonaniu Lecha, a mimo wszystko Widzew Łódź wygrał 3-1, tak? Także no, taka jest nasza ekstraklasa i wszystko jest w niej możliwe i tego się trzymajmy. Ale lepiej się drużynie gra z mocniejszymi przeciwnikami? Czy lepiej? Na pewno, na pewno może taka wewnętrzna ambicja też jest troszeczkę taka wyolbrzymiona w takich rzeczach, bo naprawdę mamy chłopaków w swoim zespole, którzy są ambitni i którzy chcą mierzyć wysoko, a no Lech jest dzisiaj topem, jeśli chodzi o polskie kluby i na pewno na tle takiego zespołu każdy chce się pokazać z dobrej strony i to na pewno jest dla nas plusem. Czemu patrujecie szansy na to, żeby wygrać? Oprócz tego planu, który pan posiada, bo tak patrząc nawet na te ostatnie 5 meczów Lecha, no to on tak troszkę chyba, nie wiem, jakieś takiej zadyszki złapał, bo tylko jedno zwycięstwo, 3 remisy, porażka z Widzewem ta ostatnia, choć pewnie ta porażka spowodowała, że tutaj przyjadą podrażnieni. No paradoksalnie to dla nas to nie było dobre rozwiązanie, ta porażka, aczkolwiek no Lech jest zespołem na pewno ambitnym i wiadomo jakie mają cele, tak? Natomiast no ja wiem, jak my potrafimy zagrać w piłkę nożną i wiem, że w tym meczu, jeżeli wyciągniemy wszystko to, co mamy najlepsze, bo tak musimy to zrobić, nie możemy sobie pozwolić tutaj na chwilę jakiejś dekoncentracji i po prostu musimy pokazać najlepszych siebie, jakich mamy. Nie wahać się nawet przez sekundę i iść po prostu po swoje. Wiemy o tym, że ławkę rezerwową będziemy mieli na tyle mocną, że tutaj nie ma co kalkulować. Jeżeli ma być to dobre 45 minut w wykonaniu jednego czy drugiego zawodnika, to niech to będzie bardzo dobre 45 minut. Jeśli ma być 5 minut bardzo dobre, to niech ono będzie 5 minut. Bardzo wymagający rywale na zakończenie tej rundy jesiennej, czy tej części sezonu, bo to już też będą mecze z wiosny. No bo już w sobotę mecz z Lechem, trzeci w tabeli, Lech to Lech. Później pucharowy pojedynek z broniącym trofeum zespołem Legii Warszawa. Wyjazd do lidera Śląska Wrocław i na zakończenie gra z aktualnym mistrzem Polski Rakowem Częstochowa. Z perspektywy tych 4 meczów, zima może przebiegać pod kątem tego, że podbudowani po dobrych meczach, nie wiem, wygranych czy zapunktowanych z bardzo wymagającymi rywalami, albo może być dołek po tym, jak się nie uda tutaj nic wygrać. Jakby nie rozpatruję tego w kategoriach, czy wygramy i to coś nam da więcej, czy jeżeli przegramy, to da nam coś mniej, czy nam coś zabierze. Wiemy, jak chcemy pracować, wiemy, jak pracujemy. Wiemy, że okej, ciężkie mecze przed nami, ale każdy jest ciężki. Jak grać to z najlepszymi, jak rywalizować to z najlepszymi. Jeżeli nawet przytrafi się jakaś porażka, to trzeba te porażki godnie znosić i można przegrać i można przegrać. Ale zawsze trzeba walczyć i dać siebie wszystko i takie nastawienie będzie w naszym zespole. To tak na koniec o kwestie zdrowotne zapytam przed tym meczem z Lechem. Czy wszystkich piłkarzy ma pan do dyspozycji? No poza tymi, którzy Łukowski, Petrow, tak, to znamy. Dzisiaj dołączył do tego Czyżycki. Ten ból jest no, na tyle mocny i to też przed chwilką gdzieś wyszło, że musimy podjąć decyzję, czy po prostu damy radę się jeszcze farmakologicznie jakoś ratować, czy po prostu nie będzie to czas i moment na to, żeby zastopować to na ten moment i przygotować tego chłopaka do przyszłej rundy. Czyżu, proszę przypomnieć, on ma problemy z Achillesem. Z Achillesem, tak. Ja dziękuję. To jeszcze do Mateusza. Istnieje ryzyko przeprowadzenia zabiegu, czy raczej uda się to wyciszyć rehabilitacją i właśnie lekami? Czy uda się to wyciszyć? No, na razie chwytaliśmy się jakby tej metody, tak, że chcieliśmy mu delikatnie zluzować obciążenia. Stąd też ja nawet nie... No na poważnie nie brałem jego pod uwagę w ostatnim meczu, tak? Oczywiście on pojechał z nami i w razie czego, ale
No naprawdę trzeba to mocno przebadać i po prostu na dzień dzisiejszy musimy podjąć decyzję, bo jeżeli to wygląda na dzisiaj rano tak jak wygląda, to po prostu trzeba podjąć szybkie kroki w tym. Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja, żeby wprowadzić jakąś tam ingerencję z zewnątrz i coś poczyścić, to no jak najbardziej mamy sporo czasu i trzeba, jeżeli trzeba będzie, to po prostu zrobimy, ale no na dzień dzisiejszy myślę, że porozmawiamy z fizjoterapeutami, z doktorem i po prostu trzeba to skonsultować, podjąć jak najlepszą i też szybką decyzję, bo czasu będzie też niewiele, a każda chwila będzie ważna. Panie trenerze, Lech Poznań ostatnio notuje taką słabszą formę. Wydawało się, że jesienią, kiedy ich główni kontrkandydaci w walce o mistrzostwo, czyli Lech i Raków, grają w pucharach, to Lech odskoczy. Tak się nie dzieje i widzimy, że wokół poznańskiego klubu robi się taka nerwowa atmosfera. Nie wiemy, czy John van der Brum w Kielcach i później w pucharowym starciu z Gdynią nie zagra o swoją posadę. I to koronie, nie wiem, pomaga, nie pomaga, czy to w ogóle jest poza? Ja myślę, że jakby te rzeczy, które się dzieją w Lechu, tak, wiem, że też wszyscy wiemy, tak, że bardzo ważny asystent trenera odszedł, tak, i ja osobiście znam Maćka bardzo dobrze i wiem też, jaką pracę tam wykonywał. Na pewno, no na pewno coś tam się dzieje, no wiadomo jakie aspiracje ma Lech, tak, i tego się chcą trzymać, tak, wiadomo, że każde miejsce w lidze oprócz Mistrzostwa Polski będzie zawsze w Poznaniu traktowane jako porażka, tak, ale no to są ich gdzieś tam problemy i my musimy korzystać ze swoich momentów, które mamy, musimy pielęgnować to, co mamy dobre, tak, mamy dobrą passę. Chcemy punktować za trzy, bo tego nam rzeczywiście brakuje, bo od września nie przegraliśmy, a mimo wszystko mamy tych punktów troszkę za mało, dlatego no musimy mocno piłować i dążyć do tego, żeby punktować. Warunki atmosferyczne to też się potężnie zmieniło w ciągu kilku ostatnich dni i te dwa nadchodzące mecze no będą rozegrane w takiej mocno zimowej aurze. Ta temperatura odczuwalna może wynosić nawet około minus 10 stopni. Czy sztab jest w jakiś sposób przygotowany na to, jak zawodników utrzymywać też w odpowiedniej formie? No na pewno jesteśmy przygotowani w temacie, natomiast nie mamy, jakby my swój cykl pracy zawsze mamy jakby przemyślany i zorganizowany, no natomiast no, są różne warunki zewnętrzne, tak, i też w tym tygodniu musieliśmy korzystać z boiska sztucznego. Wiemy, że to nie jest dzisiaj dobre. Dzisiaj będziemy mogli skorzystać z boiska naturalnego. Na dzień dzisiejszy nie wiem, jak jutro będzie, bo być może jutro będziemy znowu musieli wyjść na boisko sztuczne. No, na pewno to nie jest dobre, bo to jest naprawdę mega duże obciążenie dla stawów przede wszystkim i to na pewno się odbije, ale no nie narzekajmy, po prostu grajmy, róbmy swoje i taka też jest moja narracja z zespołem i rozmawiamy. No, wszyscy chcielibyśmy mieć warunki idealne, ale musimy szanować to, co mamy. Mamy dobrze funkcjonujący klub, tak. Pewnych rzeczy jeszcze na dzień dzisiejszy nie mamy, ale nie mamy zaległości finansowych, wszystko jest poukładane. Trzymajmy się tych dobrych rzeczy, tak. I tak ja też taką też wprowadzam narrację i taką świadomość ma zespół i po prostu to, co przed nami, musimy to wziąć, dźwignąć i robić wszystko, żeby z tego wycisnąć maksa. Ostatnio Adrian Dalmau zagrał od początku i widać, że ten zawodnik ma umiejętności, ale jest ten problem z fizycznością, bo nawet obrońcy Ruchu Chorzów gdzieś mocniej go traktowali i też widzieliśmy Adriana w Ekstraklasie, kiedy grał obok Jewgenina Szykawki i nie wiem, czy to dla niego nie jest takie optymalne rozwiązanie, właśnie to ustawienie dwójką, ale na Lecha to chyba zbyt ryzykowne, żeby tak strukturę zmieniać. No tak, na pewno gdyby, czy to gra Adrian, czy Jewgeni, to na pewno gdy masz obok siebie kolegę, który potrafi też wziąć na siebie troszeczkę ciężaru, jest łatwiej. Natomiast nam bardzo dobrze funkcjonuje ta trójka nasza, tak, Hofmeister, Remakle
i Nono, tak, i jest naprawdę kilku zawodników, którzy naprawdę mają dzisiaj, którzy są w dobrej formie, tak, czyli dzisiaj jest Ronaldo, jest Takacz, jest Szczeboński, jest Kwiecień, ten środek mamy naprawdę bardzo mocny i ja też troszeczkę z tego powodu może nie cierpię, tak, ale widzę też po prostu cierpienie tych chłopaków, bo wiem, jak dużą pracę wkładają w codziennym treningu, w to, żeby ten zespół szedł do przodu, a nie zawsze im mogę dać to, co chce piłkarz najbardziej, tak, czyli jakąkolwiek realną możliwość pomocy zespołowi, bo trening jest tylko treningiem, ale nawet czasami te 5 minut, kiedy uda ci się, nie wiem, wybronić coś, kiedy uda ci się zdobyć gola, to jest najważniejsze dla piłkarzy. Dzisiaj troszeczkę jestem ograniczony, ale z jednej strony może to i dobrze, bo oni się dobrze wywiązują i ta forma idzie cały czas do góry, ale wracając już do puenty, no nie sądzę, żebyśmy dzisiaj mogli sobie pozwolić na to, żeby osłabić się w środku pola. Po ruchu była taka rozmowa o decyzyjności, bo tam w pierwszej połowie no było wiele złych wyborów i było dużo takiego chcieństwa ze strony zawodników indywidualnie, aby indywidualnie właśnie zakończyć akcję, strzelić bramkę, a można było podać do lepiej ustawionego kolegi i myślę, że to był główny czynnik, dlaczego w pierwszej połowie nie udało się zdobyć bramki. No tak, to był bodajże oddaliśmy 19 strzałów, tak? Ale w głównej mierze to były strzały, no nazwijmy to nieprzygotowane, bo jeżeli przeciwnik jest nisko w swojej strukturze, jest przygotowany do bronienia, jest nastawiony na blokowanie i jest blisko, no to te strzały są po prostu niepotrzebne. Z drugiej strony ja zawsze to powtarzam do zespołu, że każda decyzja, jaką podejmujesz, jest dobrą decyzją na ten moment, tak, i tego się trzymamy, natomiast tu mocno wytłuszczaliśmy te rzeczy, bo rzeczywiście były momenty, w którym z fazy przejściowej korzystaliśmy naprawdę dobrze, ale ta faza przejściowa czasami kończy się jednym dotknięciem piłki, już jej nie ma. Ona już nie istnieje, ona już się przeradza w atak pozycyjny i tam trzeba szukać lepszych rozwiązań dla kolegi. Tym bardziej ja nie chciałem jakby tego też wytłuszczać, bo zawsze akceptuję to, co jest. I jeśli chodzi o boiska, wiem, że w naszą stronę było też kiedyś mnóstwo zarzutów o to. Boisko w Chorzowie tak naprawdę nie nadaje się do tego, żeby tam grać w piłkę. I naprawdę oddawanie strzałów z piachu jest bardzo trudne, dlatego też no, tym bardziej wytłuszczaliśmy te rzeczy, że w takich warunkach no, musisz się postarać o lepszą decyzję, po prostu bardziej zespołową i zwiększyć swoje szanse. Tak? Także to mamy gdzieś za sobą. Najważniejsze, że wiemy o tym, że siłą tego zespołu jest właśnie ten zespół, tak? I wiem o tym, że naprawdę mamy mocno rozbudzone ambicje, tak? Że każdy chce strzelać bramki, każdy chce wygrywać, ale po prostu musimy to wszystko zrobić razem. To jeszcze do mnie pytanie. Dzień dobry, trenerze. Do tego ostatniego meczu z Lechem Poznań, bo wtedy diagnoza była taka, że zespół już jest nieco, nawet bardzo podmęczony i jednak ta dominacja Lecha też wynikała z tego, że no, to, co się wiąże ze zmęczeniem, tak, brak doskoku, brak tego właściwego tempa. Czy po tych kilku miesiącach ta diagnoza jest podobna? No, tak jak powiedziałem wcześniej, my wracaliśmy do tego meczu, bo do momentu, kiedy wywieraliśmy naprawdę bardzo dużą presję na Lechu, to nazwijmy to, mieliśmy to pod kontrolą. Zaczął nam się troszeczkę wymykać ten mecz i ja też jakby też głośno mówiłem i rozmawiałem też z niektórymi zawodnikami na ten temat, że był moment w tym meczu bodajże od 30 minuty, gdzie ja już w głowie miałem to, że muszę pomóc temu zespołowi. Że to był moment do tego, żeby nawet na te 10-15 minut zjechać do piątki i byłoby nam łatwiej się bronić, tak? A no po prostu się zawahałem, tak? To była chwila i to finalnie, gdy Lech zdobędzie bramkę na 1-0, jest naprawdę, masz bardzo duże kłopoty już wtedy, tak? I ta jakość wtedy tych piłkarzy i też presja, jaka na nich jest, bo też jest bardzo duża, po prostu to puszcza i później jest już naprawdę olbrzymi kłopot. Także mówię, no dzisiaj jesteśmy, ja uważam, mocniejsi, na pewno o doświadczenie. A co będzie w meczu, to wiadomo, że Lech też przyjedzie. No nie na co dzień Lech przegrywa u siebie
i traci 3 bramki, także na pewno przyjedzie mocno zdeterminowany i musimy być razy 2 nastawieni na to, żeby tu coś ugrać. To jeszcze pytanie, bo ostatnio Miłosz Trojak wspominał o tym, że jest pewien cel do osiągnięcia. Jeśli chcecie osiągnąć dany cel, no to musicie punktować za 3, nie remisować, coś w tym stylu. Tym celem jest jakaś konkretna liczba punktów, miejsce, może górna połówka tabeli? Nie zakładamy żadnych jakby tutaj celów takich stricte punktowych, że jeżeli zrobimy to, to będzie to i to. Nie, natomiast jest jakby mocna świadomość tego, że naprawdę jesteśmy na takiej cienkiej granicy do tego, żeby pograć o coś więcej, żeby doprowadzić do tego, żeby o nas znowu dobrze mówiono, żebyśmy byli troszkę pochwaleni, żebyśmy zrobili coś niesamowitego, ale niekoniecznie w walce tylko i wyłącznie o utrzymanie, bo ja sobie naprawdę nie przypominam w tej rundzie takiego meczu, który by się po prostu tak wydarzył i nie, zeszliśmy i pokonani, totalnie rozbici, w ogóle bez sztycha, tak? Czyli to jest coś, co ten zespół wie o tym, że naprawdę brakuje nam bardzo małych rzeczy, tak? Być może to jest taka decyzyjność, być może ocena sytuacji, nie wiem, stanu murawy, sytuacji ustawienie kolegi z zespołu, danie dobrego podania. Być może to przekujemy po prostu w 3 punkty, bo my tak naprawdę stać nas w każdym meczu na to, żeby wygrać i ja mocno chcę jakby odbijać to piętno w zespole, żebyśmy my byli świadomi tego, że niekoniecznie musimy być tą koroną, która no tak, będzie wiecznie grać o utrzymanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No nie, stać nas na coś lepszego i to jest naprawdę w zasięgu naszym w 100%, ale musimy te detale naprawdę mocno niwelować i przekuwać w swoją stronę. Trenerze, to na koniec pytanie, które się pojawia i które pojawiać się będzie, więc pora chyba na nie odpowiedzieć, mimo że oficjalny komunikat to pewnie najwcześniej za kilkanaście dni. Czy wolałby trener zagrać zaległy domowy mecz z Rakowem w tej rundzie, czy na wiosnę, zważając na to, w jakiej formie jest Raków i jaka jest jego sytuacja kadrowa? Na pewno bym wolał, tak? Natomiast no są różne rzeczy z tym związane. Ja to kiedyś też jakby mówiłem i też się nie będę wycofywał. Zobaczymy, jak ta sytuacja się potoczy. Ja wiem o tym, że jeżeli mamy w swoim kraju wizytówki pod tytułem drużyny w europejskich pucharach, to naprawdę kibicujmy i trzymajmy za to kciuki, bo to jest naprawdę wartość dodana dla naszej polskiej piłki, tak? I ja się tego będę trzymał, czy bym chciał. Oczywiście, że tak, ale jest dużo rzeczy niezależnych. Dziękujemy. Zaraz druga część. Dzięki. Gościem drugiej części konferencji jest Dominik Zator. Dzień dobry. Dzień dobry. Zachęcam do zadawania pytań. Dzień dobry, Dominiku. Tak się zastanawiam, bo mecz z Lechem Poznań będzie 2 grudnia. 2 września był mecz w Krakowie, z Krakowią zremisowany. Czyli od tamtego meczu minęło 2 miesiące. W tych 2 miesiącach przegraliście tylko 1 mecz w Szczecinie, ale punktów na koncie macie tylko 17. Trochę mało. To wynika z tych ciągłych remisów. Jesteście 2. pod tym względem drużyną w lidze. Jesteście z tego niezadowoleni i co zrobić, żeby to zmienić? Tak, jesteśmy niezadowoleni, bo jak wejdziemy do każdego meczu, chcemy wygrać i chcemy wszystkie 3 punkty, to no, szkoda jest, żeby nie wygrać każdy mecz, ale tak to jest. Nie każdy mecz jest łatwy, jest trudno, żeby wygrać mecze i musimy strzelać bramek, żeby wygrać mecz, ale czasem jest to dla nas trudno, żeby zdobyć tą bramkę albo 2, żeby wygrać te mecze, ale to jest pozytyw, że jest 8 meczów bez, jak to jest, że nie przegraliśmy. Bez porażki. Tak, to jest bardzo dobrze dla nas i po prostu będziemy tak walczyć każdy mecz, żeby zdobyć punkty
jak jest jeden, to jest lepiej niż zero. To idziemy do każdego meczu, by wygrać trzy, ale jak jest remis, to też jest dobry punkt, żeby iść do przodu. Nie chcemy być w tym na końcu tabeli. To każdy mecz jest ważny i zdobyć punkt też jest dobrze. W sobotę gracie z niezwykle wymagającym rywalem, Lechem Poznań. To jest czołówka ligowa polska. Można powiedzieć, że w każdym sezonie właściwie top rozgrywek. Czy tutaj z jednego punktu bylibyście zadowoleni? Tak, nie chcę patrzeć na to. Idziemy do mecz, chcemy wygrać, chcemy trzy punkty. Będzie trudny mecz, tak, ale robimy wszystko, żeby dostać trzy punkty. Lech Poznań to jest, tak jak powiedziałem, drużyna, która zawsze gra o najwyższe cele. Musicie zdecydowanie pewnie lepiej zagrać na przykład niż ostatnio w Chorzowie, a przynajmniej poprawić skuteczność. No tak, Lech Poznań jest inna drużyna. Jak mówisz, oni zawsze są na najwyższej w tabeli, ale my będziemy wszystko robić, żeby wygrać ten mecz. I tak, będzie trudny mecz. Wiemy, że oni mają dobrzy zawodnicy. Tak, musimy chyba więcej bronić w tym meczu, ale to jest bardzo dobra szansa dla wszystkich zawodnicy, żeby pokazać sobie przez z takim drużyną. I jak można coś pokazać przeciwko ktoś jak Lech Poznań, to nie dobrze tego zrobić dla drużyny, ale dla osoby indywidualnie. Warunki mogą być trudne dla jednego i dla drugiego zespołu pewnie, bo zapowiadają synoptycy, że będzie bardzo zimno. To na pewno trochę utrudnienie dla piłkarza. No nie jest fajnie grać minus 7-10, ale to jest, obydwa drużyny są w tym samym miejscu. To obydwa będą zmarznięci tam na boisko, tylko na końcu dnia kto wyjdzie mocniej w tym meczu. Jeden z byłych trenerów Korony Kielce kiedyś powiedział, trzeba wtedy szybciej biegać i jest cieplej. No to będzie prawda, jak drużyna, która więcej biega, będzie rozgrana. To już końcówka tej rundy, zostały tylko 4 mecze. Czujecie już zmęczenie? Tak i nie. Dużo meczów zagraliśmy, ale teraz dla nas są 4 bardzo ważne mecze. Każdy mecz będzie grany przeciwko te lepsze drużyny i to dla nas jest, gramy piłkę, żeby grać przeciwko takie drużyny. To tak, może jest trochę zmęczenie, ale na drugą stronę jesteśmy przygotowani, żeby grać takie mecze i nie myślę, że to zmęczenie będzie przeszkadzało nam. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania do Dominika? Dzień dobry, Dominik. To mam takie pytanie. Przed wami jednak zgoła odmienny przeciwnik niż Ruch, czyli drużyna ze szczytu tabeli. Czy paradoksalnie w takich meczach może wy czujecie się troszeczkę lepiej, bo jednak z drużynami słabszymi to jednak ta kontrola meczu jest na waszej, po waszej stronie, a z takimi drużynami jak Lech jednak można częściej korzystać z tych kontrataków, faz przejściowych, w których naprawdę jesteście mocni. No, masz rację. Mieliśmy w ostatnim meczu dużo piłki i mieliśmy naprawdę dużo strzały i mogliśmy coś tam zrobić. Musieliśmy strzelić bramek, ale to teraz jest historia. Tak było, zdobyliśmy punkt, nie jesteśmy zadowoleni od ostatni mecz, ale teraz patrzyliśmy, jak to naprawić i tak, jak mówisz, że Lech no, dobrze grają, ale my mamy bardzo dobry ten counterattack i dla nas to będzie bardzo ważne w tym meczu. I po prostu będziemy dobrze bronić, być przygotowani na każdy atak, który oni będą mieli. I w defensywie musimy trzymać na zero i po prostu być przygotowani na ten counterattack. Może będziemy mieli jeden albo dwa dobre szanse w tym meczu i musimy to naprawdę strzelić w tym czasie. Wszystko. Dziękujemy. Zachęcamy do obecności na Suzuki Arenie w piątek o godzinie 20. Na pewno będzie zimno, ale na pewno rozgrzeją nas emocje. Mam nadzieję. Prawda? No, prawda. Kupujcie bilety. Bilety w sklepie Kibica, online i w wybranych salonikach Kolportera. Do zobaczenia. Dobra, dziękuję.